Załóżmy, że W jest wielomianem zespolonym stopnia n, czyli W od Z równa się Cn razy Z do nt plus Cn minus 1 razy Z do n minus pierwszej plus aż do C1 razy Z plus C0. Wówczas, po pierwsze, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, on ma n pierwiastków zespolonych, licząc łącznie z ich krotnościami. To znaczy, żebyśmy to sobie jasno wyjaśnili. On ma jakieś pierwiastki Z1, Z2, aż do Zn, gdzie n może być mniejsze niż n. Może być równe, może być mniejsze. Natomiast one mają krotności. K1, K2, aż do Kn. To są krotności odpowiadające tym pierwiastkom. I o co mi chodzi, mówiąc, że wraz z krotnościami mają n pierwiastków? Chodzi mi o to, że K1 plus K2 plus aż do Kn jest po prostu równe n. Po drugie, ja mogę przedstawić wielomian W od Z właśnie wykorzystując iloczyny ich dwumian. Czyli to jest WZ, W od Z jest równe Cn razy Z minus Z1 do potęgi K1 razy Z minus Z2 do potęgi K2 razy i tak aż do Z minus Zm, a do potęgi Km. Gdzie właśnie? No to jest Cn, to jest ta najwyższa, to jest współczynnik przy najwyższej potędze tego wielomianu. Natomiast to są pierwiastki wielomianu wraz z ich krotnościami. Zawsze mogę wielomian zespolony w takiej postaci przedstawić. W od z równa się z kwadrat plus i. Chcę go przedstawić w postaci ilocznowej po prostu, to tak nazwijmy. Czyli co? Muszę znać pierwiastki tego wielomianu. Czyli takie liczby, które podniesione do kwadratu dadzą mi minus i. No to jasne, możemy zastosować wzory, natomiast minus i jest tutaj, tak? No i my pamiętamy, jakie postaci są pierwiastki. My wiemy, moduł jest równy 1 tej liczby i wiemy, że te pierwiastki leżą na okręgu o środku w punkcie 0 i o promieniu równym pierwiastkowi z modułu. Tutaj pierwiastek z jedynki to jest po prostu 1. I wiemy też o argumencie, że pierwszy z pierwiastków jest połową, jego argument jest połową argumentu całej liczby, którą pierwiastkujemy. Czyli pierwiastek minus i ma argument główny równy 270 stopni, no to tu będzie 135 stopni. Czyli tutaj mamy liczbę, to jest równe temu i długość tego to jest 1, czyli tu mamy pierwiastek z 2 przez 2, tutaj też, czyli ta liczba, pierwszy pierwiastek to jest z1 jest równe minus 1 plus i to razy pierwiastek z 2 przez 2. Natomiast druga jest równa minus z1, czyli to będzie 1 minus i razy pierwiastek z 2 przez 2. Czyli możemy nasze W od Z zapisać jak? Nasze Cn, czyli współczynnik przy najwyższej potędze jest równy 1, czyli mamy Z minus ten tutaj współczynnik to będzie pierwiastek z 2 przez 2 plus pierwiastek z 2 przez 2 razy i razy Z plus pierwiastek z 2 przez 2 minus pierwiastek z 2 przez 2 i. Krotności tych pierwiastków są 1, czyli tak wygląda postać ilocznowa tego wielomianu. Jeszcze jeden przykład. W od z równa się z do 6 plus 3z do 4 plus 3z kwadrat plus 1. Można by tu się troszkę zmęczyć, wyznaczając pierwiastki tego wielomianu, bo chcemy przedstawić go w postaci ilocznowej. Natomiast można też coś zauważyć, mianowicie, że warto podstawić t równe z kwadrat. Wówczas dostajemy t do trzeciej plus 3t kwadrat plus 3t plus 1. No już mamy teraz wielomian stopnia trzeciego, ale można sobie jeszcze bardziej ułatwić, jeśli się zauważy wzór skróconego mnożenia. Mianowicie to jest po prostu t plus 1 do potęgi trzeciej. No to już mamy prawie zrobione. Teraz wracamy z podstawienia. To jest z kwadrat plus 1 do potęgi 6. Z kwadrat plus 1 to inaczej z minus i razy z plus i do potęgi 3. Czyli ja mogę to jeszcze przepisać jako z minus i do potęgi 3
razy z plus i do potęgi trzeciej. No i mam postaci do czynowu. Widzimy to od razu. I jest pierwiastkiem trzykrotnym oraz minus i też jest pierwiastkiem trzykrotnym. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.